Być może tak jak ja nie spotkacie ludzi, którzy będą dla Was wsparciem. I być może nie spotkacie ludzi, którzy powiedzą Wam, w jaki sposób możecie zrobić to, co jest Waszym marzeniem. Ale mówię to po to, żeby Wam pokazać na moim przykładzie, że każdy człowiek ma w sobie ogromną siłę. I jeżeli czegoś bardzo pragnie, jeżeli jest coś, co jest dla niego bardzo ważne, to nikt i nic nie stanie mu na przeszkodzie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i za samego siebie. I jesteśmy bardziej odpowiedzialni za to, jaką mamy relację z samym sobą, niż za to, jaką mamy relację z innymi. Co oznacza, że czasami trzeba powiedzieć komuś nie. Ten, kto szuka swojej ścieżki przez życie, ten, kto chce spełniać swoje marzenia, ten, kto idzie za głosem swojej pasji i swojego pragnienia, ten zawsze dociera do celu. Witajcie. Jestem w południowo-zachodnich Indiach, bardzo daleko od Polski. I chciałabym opowiedzieć o tym, jak tutaj dotarłam. Wychowałam się w mieście w północno-zachodniej Polsce, w Koszalinie. Chodziłam do szkoły podstawowej numer 10. Ale pamiętam, że kiedy przychodziły dzieci, z którymi miałam się bawić, jakoś nigdy nie potrafiłam znaleźć wspólnego języka z tymi dziećmi. I najczęściej po prostu bawiłam się sama. Miałam wielkie marzenia. Wyobrażałam sobie różne najpiękniejsze rzeczy. Może dlatego, że przeczytałam, pochłonęłam, tak bardzo mi się podobała ta książka Anię z Zielonego Wzgórza, która ciągle wyobrażała sobie coś. I myślę, że to otworzyło też moją wyobraźnię. Więc z jednej strony przez cały czas marzyłam i wyobrażałam sobie, jak to będzie cudownie, kiedy pewnego dnia, kiedy będę dorosła, będę mogła spełniać moje marzenia. Wyruszę w wielkie podróże, dotrę na koniec świata, zobaczę, jak wygląda dżungla, zobaczę, jak wygląda ocean i pustynia i znajdę się w wysokich górach, w Himalajach. Ale z drugiej strony wiedziałam, że te marzenia nigdy się nie spełnią, dlatego że jak mogłyby się spełnić? Ja byłam tylko skromną, nieśmiałą dziewczynką z Koszalina. Nikt z mojej rodziny nie podróżował. Nie znałam żadnych ludzi, którzy podróżowali. Ja najbardziej w życiu chciałam podróżować i pisać książki. I nie znałam też nikogo, kto by pisał książki, więc nie znałam nikogo, kto wspierałby mnie w tych moich marzeniach. Nie znałam nikogo, kto by mi powiedział: tak, na pewno ci się uda. Wprost przeciwnie. Spotkałam wielu ludzi, którzy mówili mi, że to są fantazje, że powinnam zająć się czymś praktycznym, że powinnam wyjść za mąż i wtedy zapomnę o tych marzeniach i że to będzie dla mnie dobre. Więc byłam z moimi marzeniami zupełnie sama. Ale to oznacza, że byłam też zupełnie sama z takim poczuciem samotności i wyobcowania i nieprzynależenia do ludzi, którzy znajdowali się wokół mnie. Miałam tylko siebie i miałam jeszcze taki maleńki, ale bardzo głośny głos, który odzywał się czasem w moim sercu i mówił: dasz radę, uda ci się, zaufaj sobie, po prostu idź w tę stronę, z której czujesz tak potężne wołanie, tak potężne pragnienie, które ogarniało mnie wtedy, kiedy o tym myślałam. I nie spotkałam nikogo, kto by powiedział: to chodź dziewczynko, jeżeli tak bardzo o tym marzysz, to ja ci powiem, jak to zrobić. Albo nie spotkałam nikogo, kto by powiedział: jeżeli tak bardzo ci na tym zależy, ja się na tym znam, to nauczę cię wszystkiego, co wiem. Musiałam wszystko odkryć sama, na własnej skórze, czasem sparzyć się, dlatego że czasami decyzje, które podejmowałam, nie były dobre. Ale przez cały czas tliła się we mnie nadzieja, pasja i pragnienie, żeby spełnić te marzenia. Nie tylko dlatego, że były dla mnie ważne, tylko dlatego, że miałam takie
gorące, wielkie, wewnętrzne przekonanie, że to ma sens. I wtedy jeszcze nie rozumiałam, jaki to może mieć sens i dokąd mnie to może doprowadzić w życiu, bo ja nie marzyłam o tym, że zostanę podróżnikiem, nie marzyłam o tym, że zostanę pisarzem, nie marzyłam o tym, że zostanę dziennikarzem. Ja marzyłam tylko o tym, żeby to robić, żeby podróżować, żeby pisać, żeby uczyć się, żeby opowiadać o tym innym ludziom. Więc nie wybrałam sobie zawodu i nie zmierzałam do tego, żeby ten zawód osiągnąć, tylko czułam w sobie tak ogromną pasję i takie pragnienie, żeby zajmować się tym na co dzień. Więc nie skończyłam studiów, nie poszłam taką drogą, jaką zwykle idą ludzie, żeby osiągnąć swój cel zawodowy, tylko zebrałam wszystkie swoje siły umysłu i siły ciała, żeby doprowadzić do tego, żeby zacząć zajmować się tym, co sprawiało mi tak wielką radość i dawało mi poczucie sensu i spełnienia. Więc w szkole podstawowej zaczęłam pisać wiersze i opowiadania, które pisałam potem przez całą szkołę średnią i przez całą dorosłość, aż do teraz. I z podróżowaniem było trochę trudniej, dużo trudniej, dlatego że po prostu nie miałam pieniędzy na podróżowanie, więc dopóki nie zostałam dorosłym człowiekiem, który zaczął pracować i zarabiać pieniądze, a zarabiałam pierwsze pieniądze udzielając lekcji angielskiego, którego też nauczyłam się sama. Przez półtora roku pracowałam, żeby uzbierać pieniądze na mój pierwszy bilet lotniczy do mojego wymarzonego miejsca, czyli do Ameryki Południowej, bo nie znałam nikogo, kto pożyczyłby mi takie pieniądze, ani kto by mi ufundował taki bilet, ani nie szukałam sponsora, dlatego że nie chciałam być zobowiązana do zrobienia czegoś, czego sponsor by wymagał. Więc zrobiłam wszystko sama, zrobiłam wszystko pomału, małymi krokami i zrobiłam to tylko dlatego, że czułam w sobie taką ogromną pasję i pragnienie do tego, żeby spełnić te moje marzenia z dzieciństwa. I mówię to do Was dlatego, żeby Wam powiedzieć, że być może tak jak ja nie spotkacie ludzi, którzy będą dla Was wsparciem. I być może nie spotkacie ludzi, którzy powiedzą Wam, w jaki sposób możecie zrobić to, co jest Waszym marzeniem. Ale mówię to po to, żeby Wam pokazać na moim przykładzie, że każdy człowiek ma w sobie ogromną siłę. I jeżeli czegoś bardzo pragnie, jeżeli jest coś, co jest dla niego bardzo ważne, to nikt i nic nie stanie mu na przeszkodzie. I po prostu zbieram wtedy wszystkie moje siły, wszystkie moje myśli, wszystkie moje... cały mój potencjał i koncentruję się na tym, w jaki sposób osiągnąć mój cel. Kiedy zaczęłam podróżować, a było to trochę ponad 30 lat temu, to zakochałam się w tym i wiedziałam, że będę to robić jak najczęściej. I wciąż to nie był jeszcze mój zawód, to nie była moja praca. Robiłam to tylko dlatego, że naprawdę bardzo to kochałam. Dopiero później samo się tak zdarzyło w moim życiu, że po kilku latach podróżowania napisałam pierwszą książkę, pisałam reportaże do gazet i wtedy zaczęłam pisać książki. Pracowałam w radiu, w telewizji, publikowałam w prasie reportaże i różne teksty i fotografie. I to wszystko splotło się w absolutnie cudowną rzeczywistość, z której cieszę się każdego dnia. Spełniłam wszystkie moje marzenia z dzieciństwa, ale nie dlatego, że ktoś mi to umożliwił i nie dlatego, że ktoś był dla mnie przewodnikiem i nauczycielem. Spełniłam wszystkie moje marzenia dlatego, że bardzo tego chciałam i dlatego, że gdzieś we mnie był taki głos, który mówił: nie poddawaj się. Uwierz w siebie, uwierz we własne siły. Jeżeli tak tego pragniesz,
to znajdziesz tam coś, co być może okaże się najważniejsze w Twoim życiu. Idź dalej, próbuj dalej. Nawet jeżeli popełniasz błędy, nawet jeżeli ludzie nie rozumieją tego, co robisz, nawet jeżeli odrzucają Cię, dlatego że nie są w stanie zaakceptować Twoich życiowych wyborów, to i tak warto zawsze wierzyć w swój wewnętrzny głos, wierzyć w siebie i iść dalej naprzód. I z całego serca chciałabym życzyć Wam tego, żebyście słuchali swojego wewnętrznego głosu. Oczywiście warto słuchać też nauczycieli i rodziców i innych osób, które będą chciały Wam doradzić w najlepszej wierze, ale ostatecznie każdy z nas podejmuje decyzje w zgodzie z własnym sercem. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i za samego siebie. I jesteśmy bardziej odpowiedzialni za to, jaką mamy relację z samym sobą, niż za to, jaką mamy relację z innymi. Co oznacza, że czasami trzeba powiedzieć komuś nie albo rozczarować kogoś, kto ma wobec nas jakieś oczekiwania. Jeżeli te oczekiwania nie są zgodne z moim wewnętrznym ja, jeżeli te oczekiwania nie są zgodne z tym, czego ja pragnę i czego potrzebuję, to mam prawo, nawet więcej, mam obowiązek nie zgodzić się na te oczekiwania i posłuchać mojego serca i iść za tym, gdzie naprawdę najbardziej chciałabym pójść. I może to być bardzo trudna ścieżka, tak jak moja była i czasem wciąż jest. Bardzo trudna. Nie po drodze, którą idą wszyscy, tylko wąską, krętą ścieżką przez dżunglę, gdzie często czyhają na mnie różne niebezpieczeństwa. Ale i tak dzięki temu docieram do absolutnie cudownych miejsc, choćby takich jak to. I doświadczam absolutnie cudownych spotkań z ludźmi. Przeżywam niesamowite przygody. Budzę się codziennie, bardzo wcześnie rano. Patrzę, jak wstaje powoli słońce, jak robi się coraz jaśniej. I w każdym takim cudownym świcie, czy w Polsce, czy w Ameryce Południowej, czy w Indiach, widzę sens świata, który istnieje, widzę sens mojego życia i widzę sens we wszystkim, co jest. Więc wszystkim dziewczynkom i chłopcom, wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie chciałabym z całego serca życzyć spełnienia marzeń i życzyć Wam tego, żebyście zawsze mieli wiarę w siebie, żebyście mieli zaufanie do swojego wewnętrznego głosu, żebyście szukali swojej ścieżki przez życie. Dlatego, że ten, kto szuka swojej ścieżki przez życie, ten, kto chce spełniać swoje marzenia, ten, kto idzie za głosem swojej pasji i swojego pragnienia, ten zawsze dociera do celu. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie Was pozdrawiam i mam nadzieję, że pewnego dnia będę mogła przyjechać do Waszej szkoły i wtedy spotkamy się osobiście. Wszystkiego dobrego.